Szanowne panie, szanowni panowie, zaczynamy ostatni, niestety, albo stety, z paneli 11 Festiwalu Nowego Obywatela w Spółdzielni Ogniwo Kraków, w Spółdzielni Ogniwo w Krakowie. Myślę, że z tak mocnym składem panelistek i panelistów jako grupa moglibyśmy startować w Opolu w tym roku, zdaje się, że. Zdaje się, że będą wakaty. Ale nie może dlatego. Już wiadomo, że Norbi będzie prowadził. Ale my to raczej krew naszą długoleją katy, nie kolorowe jarmarki. Śpiewać będziemy. Poproszę, żeby nie przedłużać. Żebyście się... Możemy być na tym w czasie tego panelu? Aha, jeszcze jest kwestia taka, czy robimy 10-minutową przerwę w trakcie, ponieważ jest to dość długa impreza? Okej. W takim razie proszę, żebyście się najpierw krótko przedstawili, także z ważnymi dla was obecnie zaangażowaniami i sprawami, którymi się zajmujecie w życiu publicznym. Piotrze? Jestem wolontariuszem w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, przewodniczącym Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, który jest partią polityczną. Zajmuję się przede wszystkim ratowaniem ofiar systemu, ale ponieważ wszystkich się nie uratuje, to powołaliśmy do życia Ruch Sprawiedliwości Społecznej, żeby system obalić i zastąpić go systemem opartym na współpracy, a nie współzawodnictwie. Anna Krocka, jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Społecznego Społeczeństwo.pl. Byłą posłanką 7 kadencji na Sejm, działaczką środowiska LGBTQ. I to, czym się ostatnio zajmujemy, to zajmujemy się pracą w stowarzyszeniu. Chcemy propagować ideę Piątej Rzeczpospolitej. Myślę, że niebawem się pojawią widome tego znaki w internecie i w innych środkach przekazu. Dziękuję. Maciej Łapski, przewodniczę Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Stowarzyszenia Polska Społeczna. Nasza aktywność skupia się na obronie praw pracowniczych, na rozwiązywaniu bezpośrednio problemów pracowników, angażowaniu się w inicjowaniu sporów zbiorowych z pracodawcami, czy też chodzeniu bezpośrednio po marketach, po sklepach, po budowach, rozmawianiu z pracownikami, angażowaniu ich w działania propracownicze. I prowadzimy kampanię Polska bez wyzysku. Marek Piekarski, jestem z Poznańskiej Federacji Anarchistycznej Sekcji Poznańskiej, ale jestem również związany z kilkoma innymi inicjatywami, które są z Poznania, w sensie, znaczy nie z Poznania, ale są ogólnopolskie również. Tak jak inicjatywa pracownicza, czyli Związek Zawodowy, tak jak Wielkopolskie Stowarzyszenie Lekatorów, tak jak, nie wiem, na przykład jeszcze jakieś różne inne. Prowadzę również z przyjaciółmi Księgarnię Zemsta, która jest prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Ruchomości. Dziękuję. Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni. W dużej mierze zajmuje się kwestiami ekologicznymi, transformacją energetyczną, energetyką opartą o odnawialne źródła energii. Działam także w Dolnośląskim Alarmie Smogowym, który współtworzyłam, oraz w dużej mierze w kwestiach miejskich. Czyli akurat przyjechałam do Państwa z Katowic, gdzie odbywa się Kongres Ruchów Miejskich, także też kilka fajnych rozwiązań udało się wypracować. Mam nadzieję, że będzie okazja o tym porozmawiać. Ja się nazywam Justyna Samolińska, jestem członkinią Rady Krajowej Partii Razem. Partia Razem zajmuje się bardzo wieloma różnymi rzeczami, natomiast ja w Radzie Krajowej zasiadam w Komisji do Spraw Polityki Społecznej, Rodziny, Polityki Senioralnej. Pracuję właśnie nad propozycjami Razem dla Rodziny. Na lewicy jestem dużo dłużej niż, znaczy nie dużo, pewnie dużo krócej niż inne osoby do panelu. Natomiast no, jestem dużo dłużej niż istnieje Razem. Zajmowałam się również wcześniej, czy brałam udział w inicjatywach związanych z chociażby działalnością Piotra czy Ani, między innymi działalnością lokatorską. Jestem feministką, bardzo istotne są dla mnie kwestie związane z prawami kobiet. Dziękuję.
nazywam się Ryszard. Mogę, proszę Państwa, na tyle przedmówców mogę spokojnie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Politycznie jestem bezkryzowy z tym podziałem, który tutaj jest. Nie jest mi blisko, ani nie jest mi w tej chwili blisko ani do rządzącej partii, ani do opozycji parlamentarnej, ani pozaparlamentarnej. Jeżeli mamy jakiekolwiek sympatie polityczne, to raczej do koleżanki tutaj, do tego, co jej partia robi, ale to jest sympatia krytyczna, co mam nadzieję, że będę mógł wyrazić. Nieoczekiwane słowa do początku panelu. Justyna wyglądała troszkę na zaskoczoną. To krótkie pytanie. Czym jest współczesna lewica w Polsce i czyje interesy reprezentuje lub stara się reprezentować? Może znów od Piotra zaczniemy? Może powiedzmy, czym jest lewica w budowie. Lewica jest dopiero w budowie. Myślę, że główny problem lewicy polega na tym, że PiS zabrał jej elektorat. I ten elektorat trzeba odbudować. I tym się powinna lewica zajmować. My uważamy, że należy bardzo jasno narysować linię podziału politycznego, podziału interesów między 16 milionami ludzi pracy najemnej, 9 milionami emerytów. To z rodzinami stanowi gro polskiego społeczeństwa, a tak zwaną pasożytniczą elitą biznesowo-polityczną, którą reprezentują praktycznie wszystkie te partie głównego nurtu. Teraz mam wahanie, czy zaliczyć razem do głównego nurtu, bo na pewno nie są pasożytniczą, więc dojść do wyboru. I myślę, że jeżeli uda nam się jakby pokazać, kto jest właściwym przeciwnikiem lewicy, kto jest przeciwnikiem ludzi pracy, to będziemy mieli jakby sukces w kieszeni. Znaczy narysować inną linię podziału niż te wszystkie podziały zastępcze. No i my próbujemy to robić. Jeśli chodzi o lewicę, to samo pojęcie lewicowości zostało z jednej strony zdeprecjonowane, z drugiej strony no, zupełnie powiązane z takimi emocjami, które są niedobre i to na wiele różnych sposobów z różnych stron. Po pierwsze, lewica dla większości zwykłych ludzi kojarzy się z stalinizmem, prawda, z czasami, które były czasami totalitarnymi. Po drugie, lewicą nazywa się Partię Demokratów, na przykład w Stanach Zjednoczonych, co też daleko od lewicy odbiega. Po trzecie, lewica, która reprezentowana była w Polsce, ta nam najbliższa lewica, to była lewica, która praktycznie od początku, po polskiej transformacji, przyjęła kurs dosyć neoliberalny i przyjęła kurs, który no, nazywamy tam trzecią drogą, był określany, czyli połączeniem takiego kapitalizmu z socjalizmem, tyle że zupełnie źle zrealizowanym w sposób, który tak naprawdę odebrał elektorat postkomunistycznej, zwanej lewicową partii Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo przecież 41 punktów w wyborach w 2003 roku zostało im tylko kilkanaście, potem kiedy kończyli, a teraz nie wiadomo ile, może jeszcze mniej. W każdym bądź razie w ten sposób lewicy w Polsce nie ma, tak? To znaczy posługiwanie się pojęciem lewica jest pojęciem, jest bardzo ryzykowne politycznie, tak? To znaczy odwołujemy się do wrażeń, które, mówiąc o lewicy, odwołujemy się do wrażeń, które naprawdę są różne i naprawdę nie odzwierciedlają tego, czym jest lewica. Ale jest też i nowa lewica, ta lewica, która jest lewicą, myślę, że w większości osób siedzących tutaj na sali, który czuje związek z tym nowym podejściem do lewicy. I tą lewicę, tak jak słusznie zauważył Piotr Wiktorowicz, my musimy dopiero zbudować, stworzyć język, z którym będziemy mogli między sobą dobrze rozmawiać i porozumieć się i stworzyć, to jest może bardzo ważne, o tym pewnie jeszcze będziemy mówili, ale także stworzyć język, z którym będziemy mogli komunikować się ze społeczeństwem. O tym też będziemy pewnie mówić. Dziękuję.
Kiedy Krzysiek zapraszał mnie na debatę, to zwróciłem uwagę, że właściwie nie czuję się lewicowcem, ale zależało mu na tym, żeby jednak ta perspektywa związkowa się pojawiła, więc nie przyjechałem ani jako lewicowiec, czy jako prawicowiec, tylko jako człowiek, który działa w ruchu związkowym i chciałbym się z Wami podzielić tą naszą perspektywą, naszym postrzeganiem rzeczywistości. I w Komisji Młodych OPZZ i w Stowarzyszeniu Polska Społeczna działają osoby o bardzo różnych poglądach na kwestie światopoglądowe. I są to osoby o nieco bardziej lewicowych poglądach, nieco bardziej konserwatywnych. To, co nas łączy, to wspólne spojrzenie na świat pracy, na sprawy społeczno-gospodarcze. Uważamy, że jednak koszula jest bliższa ciału, że wielkimi narracjami pracownik się nie naje. I tak naprawdę tworzenie tych wielkich narracji, kiedy nie ma masowych ruchów politycznych, społecznych, no troszkę właśnie nijak do rzeczywistości, nie przystaje ten podział do współczesnych realiów i raczej stoimy na stanowisku, że podział na lewicę i prawicę w obecnych realiach troszkę się dezaktualizował. Bliższy jest nam podział, który zaproponował dr Michał Puś na globalistów i lokalistów, który mówi, że globaliści stoją po stronie wielkiego kapitału, lokaliści stoją po stronie lokalnej społeczności, stoją po stronie lokalnego rynku, czy stoją po stronie pracowników, tylko tutaj jest taki problem, że ci lokaliści w większości aktualnie przybierają twarz Marine Le Pen czy Donalda Trumpa. I jeśli nie chcemy, żeby taką twarz przybierali, tylko żeby przybierali twarz prospołeczną, twarz zorganizowanych pracowników, to musimy o taką alternatywę powalczyć. I w mojej ocenie Polska nie potrzebuje ani lewicy, ani prawicy, tylko potrzebuje zorganizowanych pracowników, silnych związków zawodowych, dużego ruchu pracowniczego. Aktualnie uzwiązkowienie w Polsce sięga raptem 12%, jest to bardzo, bardzo mało. W krajach skandynawskich dobrze wiecie, że jest to około 80-70%. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Oczywiście takiego dużego poziomu nie osiągniemy w krótkim czasie i w ogóle bardzo trudno będzie tego dojść. Natomiast zdecydowanie, kiedy faktycznie pomożemy człowiekowi bezpośrednio w jego zakładzie pracy, reprezentując nie tylko interes indywidualny, czyli pomagając bezpośrednio jednemu pracownikowi, tylko pomagając grupie pracowników, na przykład jest zakład pracy, w którym pracuje kilkaset osób. Kiedy wywalczymy dla tych pracowników podwyżki, to ci pracownicy zdecydowanie będą nam wdzięczni, będzie łatwiej nawiązać z nimi relacje, również na niwie politycznej przyszłości. Uważam, że trudno powiedzieć, jaki ruch polityczny, który będzie faktycznie społeczeństwo, większość społeczeństwa, ta, która zarabia grosze, no bo 80% w Polsce zarabia mniej niż 3,5 tysiąca złotych, 50% mniej niż 2200 zł netto. Jeśli ktoś ma tę część ludzi reprezentować, no to o tych ludzi trzeba faktycznie zadbać, trzeba sporo popracować organicznie. To będzie trudno na dzisiejszy powiedzieć, ale na pewno mamy mnóstwo pracy tej organicznej na dole i myślę, że teraz jest czas właśnie na to, a nie na tworzenie wielkich narracji politycznych i partii politycznych. To mi też tak ciężko się gdyby odwołać do tej lewicowości i tak dalej, bo podobnie jak tutaj kolega, raczej jestem anarchistą, więc co prawda anarchizm jest utożsamiany z lewicą radykalną, więc, ale dużo jest gdzieś tam wśród ludzi, z którymi nie współpracuję z Federacją Anarchistycznej, którzy jak gdyby nie uważają się za lewicowców, więc generalnie się wydaje, że to tak podobnie jak tutaj kolega na mojej prawicy. Ta rzecz jest moja osoba, jakąś reprezentacją, powiedzmy sobie, raczej w ogóle działania, które to może i ono jest sformatowane jako działanie lewicowe. Natomiast jeszcze raz, jak to pytanie brzmiało, przepraszam, że tak się... Czym jest lewica współcześnie? Czym jest lewica współcześnie? Na pewno no, to jest dosyć, czym jest lewica w Polsce, czym jest lewica w krajach centrum, czym jest lewica na wschodzie, no to jest dosyć ciężko, trzeba byłoby się pewnie odwoływać do tych poszczególnych rzeczy, do tych poszczególnych miejsc tak naprawdę w tej rzeczywistości. Ona mi się troszkę skomplikowała. Na pewno jeżeli miałbym się odwoływać do mniej bliskich postaw, no to są rzeczy, które faktycznie są budowane gdzieś tam od dołu. I to jest moja po prostu gdzieś tam też pewnie definicja tego, co my robimy, do czego my zmierzamy, tak? Znaczy budowania jakiegoś takiego społeczeństwa, czy konstrukcji od dołu, czyli od zakładów pracy, od grup mieszkaniowych, w sensie od sąsiadów,
od każdej kamienicy czy każdego mieszkania po prostu potem. To jest jak gdyby nasza perspektywa, taka perspektywa anarchistyczna. Nie wiem, jak ona się wpisuje w ogóle tak naprawdę w lewicowość. Myślę, że jest po części lewicowa, ale tak naprawdę też te wątki, czy tą perspektywę dzisiaj śmiało też prawica zagospodarowuje i ona jest śmiało też artykułowana po prostu poprzez te środowiska. Znaczy ja wiem, dlaczego jestem anarchistą, mógłbym na ten temat rozmawiać, natomiast pytanie jest troszkę inaczej postawione, nie jest tutaj gdyby nawijać makaron na uszy. Może następnie jakieś tam kolejce coś tam będzie godzinę, tak? Ja się zgodzę z przedmówcami, że pewien taki etap podziału ostrego na lewicę i prawicę nie jest już po prostu aktualny. Widzimy, że pewne idee się przenikają. Pewne idee, które były przez środowiska lewicowe przez lata przedstawiane, nagle wchodzą jakby w kanon, powiedzmy, wartości partii typu Nowoczesna, o której nie można powiedzieć, że jest lewicą. Natomiast część pytania była też taka, dla kogo jest lewica? I mam wrażenie, że my się tak bardzo zawężamy w tym postrzeganiu, dla kogo ma być lewica i dla kogo my chcemy działać. Tak naprawdę lewica albo ruch pewien taki całościowy, tak, jakkolwiek go nazwiemy, natomiast ruch dostrzegający rzeczy, zjawiska zachodzące na świecie, dostrzegający przemiany społeczne i dający pewne recepty, pewną wizję i pewne odpowiedzi, które są adekwatne dla XXI wieku, a nie dla wieku XIX czy dla wieku XX. Tak naprawdę ten ruch jest kierowany do przysłowiowych 99%. Jest taka teoria, że tak naprawdę nie istnieje klasa średnia, że mamy zwykłych ludzi i mamy ten 1%, który jest beneficjentami, tak? To są wszyscy najbogatsi na świecie, posiadający najwięcej zasobów. I tak naprawdę no, można by się było zastanawiać, jaka jest różnica, tak? Między najbiedniejszymi, a między klasą średnią. Oczywiście jest taka, że ta klasa średnia no, nie musi się przyjmować, przynajmniej w jakimś kontekście, obyt, o to, czy ma pracę, o to, czy ma możliwości mieszkaniowe. Natomiast tak naprawdę obracamy się w pewnej tej samej rzeczywistości. A rzeczywistość, którą ma ten 1% najbogatszych, i tak jest poza naszym zasięgiem i jest dla nas niedostępna. Więc uważam, że lewica, czy bardziej właśnie widziałabym to jako taki pewien ruch progresywny, ale ruch progresywny dostrzegający zjawiska, które się dzieją, a nie odwołujący się do pieśni przyszłości, powinna mieć program przede wszystkim uniwersalny i skierowany do większości społeczeństwa, a nie tylko do wybranych grup społecznych. Ja mam wrażenie, że w ogóle, kiedy się mówi o lewicy, to bardzo często dochodzi do takiej pomyłki, jak tutaj Zasza powiedziałeś, że to jest kolega po twojej prawicy, a on jest w rzeczywistości kolegą po twojej lewicy, znaczy pomyliłeś się strony. I to bardzo często się dzieje w Polsce. Było badanie dotyczące oceny programu 500+, nie tak dawno, z którego wynikało w jasny sposób, że 80% Polaków i Polek popiera ten program. Znacznie gorzej oceniały go osoby identyfikujące swoje poglądy jako poglądy lewicowe. Tak? Znaczy, okazuje się, że mamy największy w Polsce transfer socjalny od 1989 roku i że osoby, które nazywają swoje poglądy poglądami lewicowymi, uważają, że to nie jest fajne. Bardzo często nazywa się lewicą właśnie Nowoczesną, która jest partią stricte prawicową. Tak? To znaczy, to jest partia, której model społeczny opiera się właśnie, jak mówił Piotr, na współzawodnictwie, na wspieraniu najsilniejszych, a nie na wspieraniu najsłabszych. No, w moim odczuciu podstawowymi, jakby musimy wrócić gdzieś tam do korzeni. Jakby zgadzam się z jednej strony z Gosią, która mówi, że trzeba szukać recept na XXI wiek, ale z drugiej strony powinniśmy wrócić do korzeni i zastanowić się nad wartościami, które mają lewicy przyświecać i spróbować jakoś te wartości realizować, tak? To znaczy solidarność, równość, braterstwo czy siostrzeństwo. I tutaj też chciałabym się odnieść do tego, o czym mówił Maciek Płaski, to znaczy on mówił o tym, że koszula bliższa ciału i o tym, żeby się nie mówił też o kwestiach światopoglądowych. To znaczy z mojego punktu widzenia to, co on nazywa kwestiami światopoglądowymi, jest najbliższe ciało, jak może być, ponieważ to właśnie dotyczy mojego ciała. I mam takie poczucie, że nie możemy, znaczy, że jeżeli chcemy reprezentować społeczeństwo, to największą grupą, która w tej chwili nie ma reprezentacji w parlamencie,
nie są jakby fizycznie bardzo wiele interesów nie jest reprezentowanych, to są kobiety. I uważam, że jednym z absolutnych priorytetów lewicy w Polsce powinno być zwrócenie się w kierunku kobiet, które też znacznie częściej, jeżeli popatrzy się na różne podstawowe postawy społeczne i na to, jakim wartościom buntują, to okazuje się, że na przykład w kwestii tutaj ma znaczenie jakby jakaś, no, dla mnie na lewicy fundamentalne gdzieś, dlatego na przykład było mi dosyć blisko do tego poprzedniego panelu, czyli chrześcijańskiej lewicy, znaczy kwestia uchodźcza, znaczy okazuje się, że jest jakiś ogromny rozstrzał między tym, co myślą na temat przyjmowania uchodźców w Polsce kobiety i mężczyźni. Okazuje się, patrząc na cały świat, że największą opozycją dla Donalda Trumpa są kobiety, że w Austrii pochód skrajnej prawicy został powstrzymany przez wyborczynię. I myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy patrzeć. Oczywiście nie zapominając o tym, że nie patrzymy na Henrykę Bochnia, czy Hanny Rągiewicz. Bardzo dziękuję. A na premier? Listę mógłbym wydłużyć. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że nie można unieważnić wielkich historycznych podziałów i wielkich, powiedziałbym, tożsamości, które choć są uwikłane i mają, niełatwo jest je rekonstruować, to pozostanie jakoś aktualne. Ja bym się odwołał do dwóch cytatów z dwójki bardzo prawicowych polityków. Donald Reagan kiedyś powiedział: państwo to nie jest rozwiązanie, to jest problem. To jest wielokrotnie cytowane. Margaret Thatcher w pewnym sensie mu wtórowała, mówiąc: nie ma nic takiego jak społeczeństwo, są tylko jednostki. Otóż jeżeli się na te dwa stwierdzenia nie zgadzamy, to być może jesteśmy po stronie lewicy. Jak spojrzymy przez pryzmat tych dwóch zasad na polską transformację, to przynajmniej wśród rządzących, trudno, kiedykolwiek rządzących, trudno nam odnaleźć ludzi, którzy by byli z lewicy. No i bardzo łatwo jest wskazać na praktyczne kroki. Najbardziej, jakkolwiek by to nie brzmiało śmiesznie, najbardziej radykalnie, indywidualistycznie liberalne zmiany prowadzą się już lewicy demokratycznej, nazywający się lewicą. Żeby nie być gołosłowny, odwołam się do trzech kwestii. To jest podatek liniowy dla najbogatszych ludzi. Można w różny sposób patrzeć, można mieć różne wątpliwości co do systemu podatkowego, ale nie ulega wątpliwości, że jest to stworzenie preferencji dla najbogatszych. To nie ulega wątpliwości, że jest to naruszenie tradycji lewicowej, jakkolwiek by jej nie interpretować. Drugą rzecz, którą bym chciał koniecznie powiedzieć, przypomnieć, reforma ubezpieczeń społecznych, prywatyzacja ubezpieczeń społecznych. To dzieło w 1997 roku realizowane pod kierunkiem wówczas premiera Cimoszewicza i siłami Hausnera przepchnięte przez parlament. Bezprecedensowe. Takiej reformy nie zrobiono w Stanach Zjednoczonych nawet w czasach rządów konserwatystów, a republikanów amerykańskich. Trzecia sprawa. Bardzo chyba bliska Ikonowiczowi, który przy tym był wtedy. Najbrutalniejsza ustawa o eksmisji na bruk została uchwalona przez rząd SLD. Więc po co to wszystko mówię? Mówię po to, że jak pada tutaj pytanie o to, jakie są propozycje lewicy, to zastanawiam się, czy chodzi o propozycje, które wpisują się jakoś tam z trudnościami, ale się wpisują w tożsamość myślenia lewicowego. Czy mówimy o propozycjach tych, którzy sami nazywają się lewicą. I w związku z tym musimy wtedy automatycznie przyjąć to, co oni robią, do katalogu polityki lewicowej. Jestem za tym pierwszym. Jeżeli jestem za tym pierwszym, no to blisko mi jest do tego, co powiedział tutaj Ikonowicz, to znaczy lewicę trzeba w Polsce odbudować. Lewicę demokratyczną, bo nie warto odbudowywać lewicy komunistycznej. Taka istniała. Lewicę demokratyczną, czyli tradycja, którą mamy, najbliższa tradycja, to tradycja PPS-owska. Może jeszcze okresu wojny, WRF-u, ale nic ponadto. No może jakieś drobiazgi, jakieś małe inicjatywy, które były. Myślę sobie, że warto o tym myśleć, dlatego że, to już ostatnie słowo, przepraszam. Warto o tym myśleć, dlatego że świat potrzebuje lewicy i Polska też potrzebuje. I ten brak jest znaczący. Niedawno było takie badanie sondażowe przeprowadzone o to, na kogo ludzie chcą głosować. No i 28% było takich, którzy powiedzieli, że oni czekają na tą partię, która dopiero powstanie.
Więc nie sądzę, żeby to mogło, powinno wyglądać tak, jak mówił tu kolega Łapski, że zamiast partii politycznej ruch związkowy. Ważne jest i to, i to. To jest, wydaje mi się, tak konieczny składnik pewnej kompletności sceny życia publicznego, żeby było jedno i drugie. Ale chciałbym jeszcze dopytać i może teraz Ciebie zaczniemy. Jednak dla kogo powinna być lewica? Bo mam wrażenie, że dotąd jakby najjaśniej Piotr Ikonowicz, Justyna Samolińska wskazała na potencjalnych wyborców i wyborczynie lewicy. Dotąd, jak się wydaje, w Polsce to było wszystko dość rozmyte. Także dlatego właśnie, że niekiedy elektorat mieniący się lewicowym uważał się za taki, ponieważ czytał najpopularniejszą gazetę codzienną w Polsce i myślę póki co o Gazecie Polskiej codziennie. Ja przecież to pytanie jest poważne, proszę Państwa, jeżeli myślimy o praktycznej polityce, bo jest pytanie, jakie są grupy, które wspierają dwie nogi tego, co się nazywa identyfikacją lewicową, to znaczy identyfikację społeczną i identyfikację obyczajową. Często jest tak, że jeżeli ktoś wybiera to pierwsze, to nie wybiera tego drugiego i odwrotnie. Myślę sobie, że w praktycznej polityce trzeba szukać pewnego punktu równowagi. Nie sądzę, żeby było rozsądne, to się do Państwa zwracam, zakładać, że ta identyfikacja jest połączona ze sobą. Nie sądzę, żeby było rozsądnie lekceważyć to, że zwolennicy lewicy, postulatów lewicowych, interwencji państwa, wyrównywania, zmniejszania nierówności dochodowych, byli jednocześnie zwolennikami daleko idących postulatów obyczajowych. Tu może być kolizja. I myślę sobie, że trzeba przyjąć do wiadomości, że ta kolizja istnieje. Fakt takiego stanu świadomości nie oznacza, że jest to stan świadomości przyjęty raz na zawsze. On się może zmienić, ale to nie znaczy, że należy go całkowicie lekceważyć. Ja odpowiadając jeszcze raz na pytanie, jakby do kogo, no to pamiętajmy o tym, że jeżeli patrzymy na badania społeczne, to widać wyraźnie, że zasadniczo Polacy i Polki chcą więcej państwa w gospodarce. To znaczy chcą, żeby więcej przedsiębiorstw było państwowych, żeby państwo miało kontrolę nad pewnymi aspektami gospodarki itd. itd. Z drugiej strony oczywiście zachodzi, zależy jak zaczniemy sobie różne rzeczy nazywać. Natomiast na przykład jeśli chodzi o kwestie praw reprodukcyjnych, no to ta kolizja, o której pan mówi, mówisz, przepraszam, to już ciężko jest, nagle przejść na tym, to ona według badań nie do końca zachodzi, tak? Znaczy zwolennicy i zwolenniczki prawa do aborcji to są osoby najgorzej wykształcone i często najbiedniejsze. Poza tym w zeszłym roku widzieliśmy, będziemy jeszcze o tym mówić, mieliśmy do czynienia z czarnym protestem, który myślę, że pokazał raz na zawsze, gdzie jest lud. I pokazał, kto wychodzi na ulicę w obronie swoich praw i że nie, i osoby, które wyszły na ulicę, nie były przedstawicielki jakiejś klasy, że tak powiem, uprzywilejowanej. I zastanawiając się, ja jestem przekonana, że ogromna większość w ogóle społeczeństwa w Polsce nie identyfikuje się ani jako lewica, ani jako prawica. A pewne intuicje, które często są intuicjami lewicowymi, jeżeli zaczniemy, pozostaniemy przy tym podziale, to znaczy, tak jak mówię, co więcej państwa, co więcej wolności na różnych, w różnych kwestiach takich obyczajowych, światopoglądowych, codziennych tak naprawdę. I jestem pewna, że do tych ludzi trzeba mówić, tylko że trzeba do nich mówić takim językiem i w taki sposób, żeby wyjść z pewnego schematu, tak? To znaczy, żeby przestać być postrzeganym jako przedstawiciele jakiejś, trochę przestać być postrzeganym jako ci źli politycy, którzy mówią z jakiejś pozycji władzy, tak? To jest największy problem, moim zdaniem. Ja może tak troszkę z doświadczenia. Zieloni powstali w 2004 roku. Mamy różny pakiet wartości i to jest właśnie ten miks, o którym mówił pan profesor, czyli z jednej strony sprawiedliwość społeczna, z drugiej strony równość, rozumiana u nas jako równość kobiet i mężczyzn, a także osoby, jakby no, walka o prawa osób LGBT i równość małżeńska. Mamy ekologię. Mamy pacyfizm i okazuje się, jakby idee są wspaniałe, tak? Teraz wiele partii, które powstają czy powstały niedawno, podzielają te same idee.
Nasz przykład pokazuje, że jest to ciężki miks, tak? Nasz rekord dotychczasowy to jest 100% poparcia, więc no, szału nie ma. Natomiast mam wrażenie też, że przez te 13 lat została wykonana ogromna praca. Zarówno przez zaszczepienie tych idei, jak i poprzez otwarcie granic, tak, że gdzieś podróżujemy, widzimy inne rozwiązania na Zachodzie. Bardzo wiele pracy włożyły organizacje pozarządowe właśnie w promowanie tego takiego zrównoważonego modelu, gdzie ludzie są nie tylko wolni, ale są też równi i żyją w państwie sprawiedliwości społecznej. Jakie ja tu widzę recepty? Ta recepta długofalowa to jest ta, którą przedstawiłam. My musimy mieć ofertę uniwersalną, ofertę całościową, skierowaną zarówno do pana po zawodówce, 40-letniego z małego miasteczka, zarówno dla rolnika i zarówno dla absolwentki uniwersytetu, która dopiero wkracza na rynek pracy. Te rzeczy da się połączyć, natomiast najpierw trzeba stworzyć jednak pewną narrację i przedstawić, jak ona ma wyglądać. Natomiast jest to miks bardzo ciężki, tak, tych naszych postulatów lewicowych, bo ja nie zgadzam się z tym podejściem, że lewicowość to są tylko i wyłącznie albo prawa pracownicze, albo tylko i wyłącznie strona obyczajowa. Dla mnie ta lewicowość jest rozumiana jako równowaga, jako po prostu pewien spójny system, ale naszym problemem jest to, że my nie możemy tego systemu, tej koncepcji nie możemy wytłumaczyć. I od lat mamy z tym jako lewica problem. Więc takim rozwiązaniem ad hocowym rzeczywiście byłoby kierowanie swojego przekazu do określonych grup, tak? Chociaż tymczasowo, na zasadzie tej masy krytycznej, przekonamy 5% osób, przekonamy 10% osób, no i poleci, miejmy nadzieję, jakaś fala, która sięgnie dwucyfrowych, większych numerów, które po prostu osoby będą przekonane, głosując na nas, że my mamy całościową wizję i skierowaną do szerokiego grona ludzi. Znaczy, no właśnie, dobrany jestem do panelu dotyczącego lewicy i to jest właśnie, tego się obawiam, że po prostu pójdziemy w tą stronę, czyli będziemy targetować to, zastanawiać się, kto na nas zagłosuje, kto gdzieś tam po prostu, jakie błędy były popełnione przez myślenie właśnie w tych kategoriach programów politycznych itd. No, w tym zestawieniu, jakim jesteśmy tutaj w tym panelu dyskusyjnym, taką mam właśnie obawę tego, że będziemy analizować to w ogóle z tej perspektywy, co żeśmy przegrali, czyli po mojej lewej stronie i po prawej stronie, co możemy wygrać, ponieważ jest młode środowisko, które po prostu tam, nie wiem, Partia Zielonych czy Razem. Natomiast mam takie wrażenie, że tego, czego brakuje, to jednak brakuje po prostu, przez to przepadamy, powiedzmy sobie, z pewnymi postulatami, czy z pewną praktyką, znaczy z pewnymi postulatami przebywamy ze względu na to, że nie ma realizowanej praktyki, no bo po prostu, ale od 2004 roku to jak miał pewnie budować strukturę, no to po prostu pewnie bym już dawno zbudował, jeżeli partia Razem dostaje pieniądze od, ponieważ przekroczyła jakiś tam próg, nie wiem dokładnie ile tam, z tego co pamiętam, to gdzieś tam taką cyferkę słyszałem, że to są 4 miliony złotych. Jeżeli to są cyferki, którym dysponował ruch anarchistyczny, to naprawdę myślę, że zastanawialibyśmy się dzisiaj, jak zrobić rewolucję po prostu w tym kraju. No bo to są, może i być, nie wiem, sprawia na to, że to wie pan, sercami na pewno. Natomiast jest sytuacja taka, że jakby się sobie odzwyczaił, w którym jestem, i w jaki sposób ten związek zawodowy buduje struktury, z jakimi pieniędzmi buduje te struktury, z jakimi pieniędzmi budujemy w jakiś tam sposób obronę ruchu lokatorskiego, znaczy lokatorów w Poznaniu, w jaki sposób budowaliśmy, nie wiem, kwestie spółdzielni, czy w jaki sposób budowaliśmy, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, w których byłem mniej lub bardziej zaangażowany, no to po prostu raczej zastanawialiśmy się o tym, jak to zrobić konkretnie, fizycznie, a nie zastanawiać się po prostu o tym, gdzie jest elektorat tak naprawdę. Po prostu myślę sobie o kwestiach związanych z prawami lokatorskimi, no to te kwestie lokatorskie, no oczywiście w 1994 roku zajęliśmy budynek i zrobiliśmy skład i te rzeczy zaczęły się u nas przesuwać tak naprawdę w kontekście w tą stronę dyskusji w ogóle o
prawach lokatorskich itd., itd. No dzisiaj jesteśmy tak naprawdę, moim zdaniem, daleko do przodu i myślę, że o tych rzeczach może moglibyśmy pewnie rozmawiać tutaj. O samych kwestiach lokatorskich moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, mógłbym pewnie mnóstwo przykładów podać. Na pewno jest to na przykład w Poznaniu kwestia zablokowania w ogóle eksmisji, bo deklaracja jest po prostu nie tylko polityczna ze strony miasta, ale również generalnie widzimy te sukcesy. W kwestiach związkowych też po prostu z małego związku, który po prostu gdzieś tam nie budował struktury w oparciu o były struktury jakieś tam dosyć duże, bo nie ma co się oszukiwać, że OPZZ jest dużym związkiem zawodowym, zarówno jak i Solidarność, czy jakieś inne tego typu związki. Po prostu postawili się na to, że nie ma związku zawodowego, który naprawdę reprezentuje pracowników, więc zaczęliśmy to robić. I wydaje mi się, że tak naprawdę powinniśmy... Oczywiście nie jestem przynudzę tutaj, ale wydaje mi się, że w tej dyskusji to warto byłoby skręcić jak gdyby w tą stronę, żebyśmy raczej się wymienili praktykami tak naprawdę. Znaczy w sensie, co moglibyśmy zrobić, a nie zaklinać to właśnie w perspektywie takiej jak tutaj na razie słyszę, tak? Znaczy, bo to jest, utkniemy jak gdyby w tej dyskusji, tak? W zasadzie mógłbym powiedzieć, że popieram po prostu przedmówcę i właściwie pełna zgoda. Może nieco bardziej myślimy politycznie, bo tutaj ja zwracam odpowiadając profesorowi. Panie profesorze, to nie chodzi o to, że ruch związkowy... Wcześniej. Słucham? Byliśmy na tyli, to wcześniej. A, okej, okay, zapomniałem. chcę powiedzieć, że nie chodzi o to, że ruch związkowy ma być zamiast partii politycznych, bo nie taka jest rola ruchu związkowego. Ruch związkowy ma być niezależny, ma walczyć o prawa pracownicze, i reprezentować przede wszystkim ludzi w zakładzie pracy. Partia polityczna ma nieco inne cele i myślę, że taka partia polityczna jak najbardziej reprezentująca interesy większości społeczeństwa, to pracownicza by się przydała. Natomiast uważam, żeby ona mogła zaistnieć, mogła powstać i żeby nie było to na tej zasadzie, na której obecnie funkcjonują partie polityczne, że jedynie wykorzystują związkowców, jedynie ocieplają swój wizerunek, nic nie dają tym związkowcom realnie, pokazują się z nimi w błysku reflektorów, czy później sprzedają ich interesy w Sejmie, głosując tak, a nie inaczej, po prostu zawsze jakoś dziwnym trafem wygrywają korporacje i pracodawcy, no to żeby tak było i żeby taka partia faktycznie reprezentowała pracowników, no to trzeba wykonać naprawdę dużo, dużo roboty i bardzo chciałbym, żeby taka partia pracy, powiedzmy, w przyszłości powstała. Natomiast myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia i przede wszystkim trzeba zbudować ten fundament, na którym ona może wyrosnąć. I to jest jakby główne zadanie dla ludzi, którzy myślą o działalności politycznej. Natomiast zgodzę się z przedmówcą co do tego, że faktycznie tak naprawdę nawet i myśląc praktycznie o konkretnych działaniach i myśląc o polityce, my nie możemy teraz przelicytować PiS-u tak naprawdę, no bo nie mamy realnej władzy. To znaczy, jeśli powiemy wyborcom, że słuchajcie, my wam załatwimy to i to, to przecież tego nie załatwimy. Nawet jeśli partia Razem, partia Zieloni czy inna partia dostanie się do Sejmu, no to będzie miała kilka procent. Nie będzie partią rządzącą na dzień dzisiejszy. To w czym, i też zresztą, no PiS mimo wszystko realizuje mnóstwo słusznych programów, robi też rzeczy niesłuszne, ale robi też rzeczy, na które musieliśmy czekać 25 lat. Tak jak mówiła Justyna, program 500+ mimo wszystko jest ewenementem w polskiej polityce i faktycznie zrobił dużo dobrego, dużo ludzi na tym skorzystało i ma bardzo duże poparcie społeczne. Więc jeśli powiemy teraz, że damy ludziom 1000 zł czy 1500, to oni się popukają w czoło. Oni mają już Prawo i Sprawiedliwość, która faktycznie te postulaty może wdrażać. To, w czym możemy być lepsi od... oczywiście tak, ale to, w czym możemy być lepsi, to możemy faktycznie pokazywać się w miejscu pracy, możemy pokazywać się wśród lokatorów, możemy pokazywać się broniąc szkół, przedszkoli, walcząc o budowę żłobków. Oczywiście, robiąc to w mikroskali, trudno będzie zbudować alternatywę polityczną, więc potrzebna jest koordynacja, potrzebne jest dążenie do ruchu masowego, potrzebna jest kupa pracy. Natomiast myślę, że w programach politycznych naprawdę trudno byłoby dzisiaj wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, bo nie mamy instrumentów, żeby te postulaty w jakiś sposób wdrażać. A tak naprawdę nikt poza PiS-em w tych programach socjalnych, w tej pory w polityce był nie był wiarygodny, bo politycy obiecywali i nie realizowali, a nagle stało się coś niezwykłego. Politycy obiecali i zrealizowali. Jak to się stało, tak? Właściwie ludzie się zastanowili. Dużo ludzi nie wierzyło, że postulaty wejdą w życie, a nagle obniżenie wieku emerytalnego, program 500+. To nie jest łatwe też dla
i dla ludzi, którzy nie zgadzają się z wielu kwestiach z PiS-em. I tak jak ja też nie myślę, że PiS jest jakąś wielką socjalną alternatywą, bo ma mnóstwo też robi złego i też mimo wszystko to nie jest to, o czym trzeba marzyć, tak mi się wydaje. Natomiast trzeba też realnie spojrzeć na to, jaka jest pozycja i jakie PiS ma poparcie. To miałem pytanie. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Chcę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z panem Markiem Piekarskim, który mówi o tym, że podstawą jest ta postawa, która pozwala jak gdyby budować od podstaw organicznie, po prostu pomagając, rozwiązując konkretne problemy konkretnych ludzi, środowisk, lokatorów i tak dalej. Natomiast z pana wypowiedzi wynikała jak gdyby taka krytyka, przynajmniej tu siedzących, że tego nie robią, no ale przepraszam bardzo, tu chyba z faktami troszeczkę się mijamy, dlatego że partia Razem, która buduje swój oddolnie w wielu różnych miejscach w całej Polsce, no, buduje pewną relację ze społeczeństwem, robi to samo partia Zielonych. Pan o tym mówi, że to robi, nie mówiąc już o Piotrze Ikonowiczu, który prowadzi Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej. Także naprawdę myślę, że nie powinno być pomiędzy nami takiego nastroju, próby szukania dziury w całym, krytykowania się wzajemnie, tylko docenienia raczej tego wszystkiego, co wspólnie Razem zrobimy. Ja natomiast chcąc mówić o tym, dla kogo jest ta lewica w Polsce, chciałabym powiedzieć o pewnym takim innym punkcie widzenia troszeczkę, który jest możliwy do przyjęcia i na razie w tej dyskusji jakby jeszcze nie zaistniał. Mianowicie takim punkcie widzenia aksjologicznym. To znaczy na pytanie, dla kogo, kto może być naszym, dla kogo w ogóle funkcjonuje lewica, ja bym najchętniej odpowiedziała na pewnym poziomie dla wszystkich, czy dla prawie wszystkich, dla wszystkich tych, którzy nie są związani z wyzyskiem, eksploatacją drugiego człowieka, nie są związani z utrzymaniem reżimu, systemu neoliberalnego, systemu gospodarczego w Polsce, powiązanego z systemami, nie tylko w Polsce, na całym świecie, powiązany z obecnym systemem politycznym. Ja sobie tutaj wypisałam 5 takich wartości i uważam, że gdyby potraktować je łącznie, prawda, to i gdybyśmy się co do tych wartości godzili, to moglibyśmy na podstawie tego budować pewien program, pewną wizję świata wspólną dla wszystkich, która odpowiadałaby naprawdę większości. Oczywiście to jest pewien tylko poziom, ten poziom aksjologiczny, ale budował on by pewien paradygmat, nowy paradygmat lewicy. Te wartości to takie: szacunek dla podmiotowości i tożsamości każdej osoby ludzkiej, sprawiedliwy podział efektów wspólnej pracy, bezpieczeństwo od wojny i przemocy, efektywna wspólnota gospodarcza, inna zapewniająca postęp i dostatek, zmniejszający trudy codziennego życia, szacunek dla środowiska naturalnego i przyrodniczego. Myślę, że może mogłoby być jeszcze jakieś wymyślone, inaczej nazwane te wartości, jakoś wymyślone inaczej, ale gdy to czytam, to jestem przekonana, że większość z Państwa ma takie właśnie podejście, prawda? I teraz na tej bazie powinna powstawać lewicowa wizja Polski. Lewicowa wizja Polski, która przeradza się w pewien program. Wyborów programami się nie wygrywa. Ale programy są niezbędne do tego, bo to już jest jak gdyby inny poziom uogólnienia, już ten poniżej tej aksjologii, tylko wypełniający te wartości. Na tym poziomie, trzymając się pewnego katalogu wartości, bylibyśmy w stanie się porozumieć, bylibyśmy w stanie zbudować pewien program. Nie po to, żeby nim wygrywać wybory, bo to jeszcze dalej nie jest ten poziom, tylko po to, żeby wspólnie się porozumieć, żeby nie było tej wzajemnej niechęci, która się przejawia w środowiskach lewicy, no bo co do jakiejś tam tezy, jakiejś tam sprawy, ta lewica się ze sobą nie zgadza. Jakby pomysł pod tytułem Zjednoczona Lewica nie okazał się receptą na sukces. Bo nigdy ta lewica nie wyszła z analizy wartości, którymi się posługuje. Bo nigdy nie wyszła. W sensie? To było porozumienie wyborcze.
wyborcze, tak? To było porozumienie wyborcze właśnie na tym punkcie, że jak gdyby polityczny obraz, wyborcy mają polityczne obrazki poszczególnych ugrupowań wyborczych, jakiś obrazek, który wytwarza media, prawda? Bo widzę, że Piotr bardzo chciałby... chciałbym skończyć, powiedzieć, że żeby powiedzieć, że niezbędna jest wspólna wizja, która może być budowana wyłącznie na poziomie aksjologicznym i ona może zmieniać paradygmat, choć nie jest wystarczająca, prawda? A o tym, jak docierać do elektoratu, jak porozumiewać się z ludźmi, także właśnie działając zupełnie od dołu, załatwiając konkretne ludzkie sprawy na tym poziomie, o jakim Pan tutaj mówił, no po prostu od tego trzeba wychodzić. Pierwsze, bardzo proszę. Jak zauważyliście, byłem dwa razy bardzo zwięzły, oszczędzając sobie trochę czasu na wypowiedź, trochę pełniejszą. I może zacznę od tego, że staram się nie używać słowa elektorat, bo go nienawidzę. Bo jest to przedmiotowe traktowanie ludzi, a nam chodzi o ich upodmiotowienie. Po drugie, bardzo nie lubię słowa postulaty, którego użył kolega nazista, jak na radykała to miękkie słowo też. Ale jak się zostawia wszystkie instytucje w rękach szubrawców, to obiektywnie działa się przeciwko ludziom pracy. Bo to te instytucje, a nie nasze spłoty decydują o tym, czy oni będą biedni czy bogaci. To jest kwestia. Ja rozumiem, że można wybrać taki styl życia, żeby nie było jednej z marszki w lustrze, jak się golimy. Ale pozostaje to stylem życia, a nie opcją polityczną. Tak? A my tu rozmawiamy o polityce, czyli tak naprawdę o walce o życie. Bo stawką tej walki nie są żadne cholerne wybory, nie są żadne mandaty poselskie. Przecież jeżeli utrzymamy tą konwencję rozmowy, która polega na tym, że wreszcie ktoś z nas się znowu dostanie do Sejmu, czy po raz pierwszy dostanie do Sejmu i będziemy mieli x mandatów, ale pozostaniemy mniejszością, to znaczy, że nasz problem został już rozwiązany przez 9 tysięcy pensji. A ci wszyscy, którzy nam uwierzyli, przyjdą i naplują nam twarz, bo powiedzą słusznie, załatwiłeś swój problem, a my jego nie. Bo możesz zgłaszać co? Postulaty. Ulubione są postulaty. To jest pisanie listów przez Indian do wicekróla Peru, tak? A potrzebny nas tu Pacamaru i powstanie, tak? Potrzebny nam jest ruch oporu, bo jesteśmy pod okupacją korporacji, kapitału. I teraz... o co nam chodzi? Bo ja tutaj zostałem potraktowany przez moją przedmówczynię jako ten dobry człowiek, który przeprowadza staruszki przez jezdnię. Czyli mamy trzy poważne partie, a ja tu jestem kancelaria od dobrych uczynków. Ja jestem liderem partii politycznej, która nazywa się Ruch Sprawiedliwości, to się już uprzejmie ani przypominam. Tylko że nasz horyzont nie jest horyzontem wyborczym, a my nie jesteśmy partią wyborczą. I zadanie, które sobie stawiamy, które moim zdaniem jest naczelnym zadaniem lewicy, jest upodmiotowienie polityczne świata pracy. Ja pamiętam taką rozmowę z tymi kolesiami, co do nas przyszli na 1 maja. Cały rok śpią i budzą się 1 maja, upiory. I wychodzą z sierpem, młotem i stoją dumnie na czele. I my tam ciągle, my nie jesteśmy ich pęczem ich wyrzucać, ale także się mówimy, jakbyśmy chcieli mieć, prawda, sierpy i młoty, to na tych 300 latach, którymi idziemy, narysowalibyśmy sierpy i młoty, z jakiegoś powodu tego nie zrobiliśmy, ale chciałem ich przekonać, że no, lud myśli inaczej i zawołałem Darka Konopkę, to jest kierowca autobusu miejskiego w Warszawie, aktywista Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Darek, co ty sądzisz o świętej młodzie? A Darek się pyta, chodzi o państwo czy o symbol? Ja mówię o symbol, nie mam nic przeciwko. Nie udowodniłem, bo nam ta kadra za szybko dojrzewa. Tak? No teraz chcę powiedzieć, że kolejny dylemat, i teraz o co nam chodzi? Nam chodzi oczywiście o to, żeby ewentualne zwycięstwo wyborcze było wynikiem pewnego procesu społecznego, tak? Było jakby tą wisienką na torcie, a w istocie to robotnicy, pracownicy przejmują władzę w państwie, bo są pod obcą okupacją. Czy to jest kurczyk, czy to jest jakiś zagraniczny biznesmen, to jest okupant, bo on go traktuje po prostu jak tanią siłę roboczą. Przecież pojęcie zasobów ludzkich to naziści wymyślili i ono jest uprawiane do dzisiaj, jak mówią Rosjanie, z Warszawy na Wolsce. I teraz idziemy dalej. Ktoś powie, lud jest ciemny, lud jest ksenofobiczny, lud jest homofobiczny, lud jest nabożny i niepostępowy.
I my mamy doświadczenie, ja nie chcę tego doświadczenia przeceniać, ale mamy doświadczenie blisko 1000 osób, które zrzeszyły się w RSS-ie, które są właśnie owym ludem. Znaczy my nie musimy wychodzić na ulicę i robić ankiet, bo my tych ankietowanych mamy wśród nas, tak? Mamy ochroniarzy, sprzedawców ulicznych, no tych ludzi, o których lewica tylko mówi, a nigdy tak bliska ich nie oglądała. To musimy ich zrzeszyć, nie? To jest ta różnica. Wczoraj opowiadałem o tej Kryszce, która handluje warzywem na Rogu Smoczej i na Lewe. Ona ma 7 dzieci i 4 córki są w partii. Jedna z tych córek jest lesbijką, tak? I nikomu to nic nie robi. Po prostu nie ma problemu. A w ogóle tak się złożyło, że druga córka związała się z niejakim Rafałem, który przeszedł na Islam, tak? Mamy Rosjan, Ormian, Ukraińców w partii. I ci ludzie mają różne poglądy, ale do nas przychodzą, bo my jesteśmy otwarci, bo ten lud jest otwarty, tak? Ale trafiła się taka Rosjanka z Taszkentu, nie? Kiedy Uzbecy zostali dumnym narodem, to ona doznała cudu, bo została ruską świnią, nie? I bardzo to przeżyła i nie lubi tych muzułmanów, ale to sakramentsko ich nie lubi. I to nie jest tak, że jest katedra, my pouczamy, że nie wolno nie lubić, nie. Po prostu koleżanka obok, taka warszawianka, próbowała jej uzmysłowić, co ona robi, bo napadły dziewczyny na nią, że tak się wyraża źle o muzułmana. I żeby sobie uprzytomniła, co to znaczy, powiedziała jej tak: a ty myślisz, że my kacapów tak w Warszawie kochamy? Żeby się przez chwilę tak poczuła, nie? I to była taka lekcja wychowawcza. Ja chciałbym powiedzieć, że teraz tak, bardzo często, znaczy naszym głównym problemem, jeśli chodzi o język, o ideologię lewicową, jest ta ksenofobia powszechna, antyislamska, ta islamofobia, którą gra władza, zresztą nie tylko w Polsce. I co ciekawe, właściwie wszystkich faszystów mamy w jednym kotle, prawda? Bo Platforma przeszła na tę pozycję i jeszcze wyrzuciła Lubelię też z Marszu Wolności. Więc mamy wszystkich faszystów, mówiąc naszym językiem, w jednym kotle. Ale chcę powiedzieć, że ci ludzie dlatego tak bardzo się oburzają, że tak bardzo już ich poniżono, że oni nie potrafią zaakceptować tego, że jakiś Arab przybłęda dostanie jakieś 1000 euro, kiedy im żałują 100 zł na wykupienie leków, tak? Czyli się czują upokorzeni, oni są tak bardzo, oni muszą znaleźć tego psa do kopnięcia. Niestety tak wychodzi. To jest psychologia ludowa, bardzo nieładna, ale która wynika z obiektywnej sytuacji społecznej. W Niemczech przyjęto 1 000 000 uchodźców, tak? To jest 1% ludności. Do rzeczy, bo... Ja chciałbym być Niemcem, ja się wstydzę po tym względem, że jestem Polakiem, że mamy aż takie nastroje, tak? Ale w Niemczech te zasiłki już były wcześniej, tak? Ta reakcja była inna. Ja może to zakończę tym, bo mówiliście, co to jest target wyborczy. Ja chcę powiedzieć, że nam nie chodzi o wybory, nam chodzi o przemianę społeczną. I tu się pojawia główny dylemat gramsciański. Skąd wziąć nowego człowieka do nowego systemu? Dlatego nie chcemy rewolucji. Bo rewolucja to zawsze jest tak, że jakaś mniejszość przywódcza, awangarda, coś narzuca większości. I nawet gdybyśmy sobie wyobrazili, że mamy te miliardy dolarów, te PR-y, wygrywamy wybory, to nadal mamy kapitalistyczne społeczeństwo, które chce uprawiać nasz idealistyczny program. Jeżeli oni tego sami nie wywalczą w toku właśnie tego ruchu oporu, to potem nie zaakceptują tych nowych rozwiązań, tych światowych rozwiązań. Ale najpierw trzeba ludzi nakarmić, a potem ich nauczyć tolerancji. Jak spróbujmy odwrotnie, to zawsze przegramy. Okej, kropka. Dzięki. Ja tylko powiem... A potem do Marka, ponieważ jak się pojawiła taka kontrowersja. Znaczy, wydaje mi się, że nie jest dobrze myśleć tylko w kategoriach, na przykład działamy społecznie, zajmujemy się ruchem lokatorskim i jakby jesteśmy tą lewicą rzeczywiście, czy anarchistami, czy jakimkolwiek to określeniem się nazwiemy, ruchem, który lepiej zna rzeczywistość, a osoby czy struktury, które działają politycznie, są gorsze, ponieważ są na przykład, no już używając takiego skrótu myślowego, uwikłane w system. Wydaje mi się, że jednak możliwe jest działanie i na poziomie oddolnym, i na poziomie bardziej politycznym. I oddaję Ci głos. Tak, oczywiście. Znaczy, pewnie kilka wątków się tutaj pojawiło, które powinienem skomentować, natomiast
Może powinienem powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. Znaczy, ja jestem anarchistą, więc generalnie target, instytucja, czy tam jak się nazywa, elektorat i tak dalej, jest mi obce. Nie wiem, czemu Piotrek Ład wyjechałeś tutaj do mnie z jakimś takim tym. No walczysz o władzę? No nie walczę o władzę. To nie dziw się, że jesteś leżącony. Wydaje mi się, że ty po prostu masz taką, twój problem po prostu, albo rozmawiamy o konkretach, albo chcesz opowiadać jakieś bajki w ogóle o tych, tam, wiesz, to czytałem twoją publicystykę i opowiadasz jak gdyby historyjki o, liczysz na to, że po prostu jak będziesz opowiadał historyjki pani Władzi z targowiska, to po prostu ludzie nagle po prostu chwycą się i będą się upamiętawać. Tak naprawdę to są rzeczy, które, mam takie wrażenie, że byłeś w jednej partii, czy tam próbujesz teraz robić następną partię, to po prostu zdecyduj się. Tak naprawdę, czego chcesz robić, co chcesz robić, jakimi narzędziami chcesz robić po prostu. Bo ja jestem zdecydowany jako anarchista, że nie chcę wchodzić, nazwijmy to, i nie chcę używać narzędzi polityki władzy. I po prostu jestem od wielu lat na tym froncie i po prostu nie uprawiam forteli tak naprawdę, jakie po prostu... No to szanowni, tak, to znaczy, to jest jedna rzecz, bo... Nie było ostrzej niż na panelach, na których byli reprezentanci prawicy wczoraj. Nie ma sensu, znaczy ja nie chcę jak gdyby tutaj też wchodzić w kontrę, tylko że jeżeli rozmawiamy, to porozmawiajmy o czymś nie na zasadzie takiej, że jesteśmy gwiazdami i zaraz tego, tylko po prostu no, moja wizja gdzieś tam, nazwijmy to społeczeństwa, polega na tym, że po prostu raczej to państwo traktuje jako coś, co jest po prostu gdzieś mi obce tak naprawdę. W sensie, jeżeli tutaj w tym towarzystwie siedzimy i po prostu większa część traktuje to, że to państwo trzeba jakoś zagospodarować poprzez politykę, poprzez wejście do tej polityki i tak dalej, to niech po prostu opowiedzą o tym w swojej perspektywie. Ja robię to, co robię, mogę opowiedzieć o tym, co robię, w jaki sposób to robię i mogę powiedzieć o moich efektach tak naprawdę. Natomiast nie chcę po prostu tutaj po prostu przepychanki, poza chwilę możemy się oczywiście napierdzielać. Nie ma problemu. Mi się wydaje, że nie zostaliśmy tutaj też zaproszeni na debatę, czy anarchizm jest okej, czy też inny ruch. Znaczy rozumiem twoją perspektywę, ale też jest to dosyć męczące. No, rozmawiamy o strategiach. Natomiast w rozmowie o strategiach, no to ja mam jakieś tam doświadczenie działań oddolnych, brałam udział w blokadach eksmisji, brałam udział w różnych akcjach bezpośrednich i na dłuższą metę jest to potwornie frustrujące, ze względu na to, że nawet zablokowanie eksmisji, doprowadzenie do tego, że komuś konkretnemu w tym momencie nie stanie się krzywda, nie doprowadzi do tego, że za tydzień tej samej osobie nie stanie się krzywda. To znaczy, jeśli chcemy... Przepraszam, bo ja teraz przed chwilą mówię długo, więc cały czas łapię ten mikrofon, się powiedzieć, mu przerwiesz. To znaczy, że jeżeli chcemy doprowadzić do realnej zmiany, no to w tym świecie, w którym żyjemy, w którym jest taka rola państwa, jaka jest, nie doprowadzimy do niej, nie wchodząc do instytucji, o czym powiedział Piotr, tak? To znaczy, możemy blokować eksmisję, natomiast to, co trzeba zrobić, to doprowadzić do tego, żeby ludzie nie byli wyrzucani na ulicę. Możemy doprowadzić do moratorium na eksmisję w Poznaniu, ale to nie rozwiąże kwestii reprywatyzacji, tak? I obecne partie, które istnieją, które funkcjonują na scenie politycznej, parlamentarnej, tego nie zrobią. I jest to im wiadome, ponieważ one reprezentują interesy najzamożniejszych, którzy zarabiają na reprywatyzacji, a ktoś inny na nie traci, tak? I musimy dokonać zmiany na poziomie parlamentarnym, ponieważ innych narzędzi w tej chwili, znaczy to są najbliższe narzędzia, które mamy, nie dokonasz, jakby nie wprowadzisz tutaj bezklasowego społeczeństwa, być może udać się to na rozbracie, być może udać się to 20 metrów od rozbratu, a może udać się wprowadzić moratorium w Poznaniu na eksmisję. Natomiast na poziomie kraju i na poziomie jego odpowiedzialności, ja myślę, że tu przede wszystkim chodzi o kwestię odpowiedzialności, tak? Natomiast to się w ogóle nie rozmija moim zdaniem z tym, żeby brać udział w sensie to poczucie odpowiedzialności niekoniecznie oznacza, że nie bierze się udziału w akcjach oddolnych. Zaskakuje mnie ta krytyka, która tutaj doszła, że jakby tutaj inicjatywa pracownicza robi takie super rzeczy, a razem nie, ponieważ razem inicjatywa pracownicza robią bardzo dużo rzeczy razem, podobnie jak razem robi bardzo dużo rzeczy za prezydentem, tak? Natomiast o rasizmie ludowym. To znaczy ja mam wrażenie, że dochodzi tutaj do pewnej pomyłki. To znaczy rasizm w Polsce nie wynika z tego, że ludzie są biedni, a biedni ludzie stają się rasistami. Uważam, że to jest postawa, która jest obraźliwa dla ludzi biednych. Ludzie w Polsce stali się rasistami ze względu na to, że był program wprowadzony przez elity jakby finansowe i elity kulturalne z prawej strony sceny politycznej, który do tego doprowadził. To znaczy mamy
uważam, że mamy w sieci, mamy telewizję publiczną, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy bardzo dużo podmiotów, silnych podmiotów, które mają ogromne umocowanie kapitałowe, tak, na poziomie jakby mediów, przekazu i tak dalej, które zaszczepili w Polakach ogromną, absurdalną i całkowicie nieracjonalną nienawiść do muzułmanów, których w Polsce nie ma. To nie jest tak, że ludzie sami z siebie, z tego, że są w trudnej sytuacji materialnej, stają się z tego powodu rasistami. I jakby wielokrotnie się na ten temat z Piotrem też spierałam na poziomie publicystycznym, uważam, że takie wmawianie w ten mityczny lud, tak, który się różni tym, że jest pani Władzia, która pracuje w warzywniaku, a z drugiej strony jest zły hipster na śmieciówce, który raz na miesiąc wypije latę po to, żeby się pokazać przed kolegami, oni są takim samym ludem, po pierwsze. I to, że ten drugi nie jest rasistą, nie czyni z niego mniej ludowego albo bardziej uprzywilejowanego, tak? I jakby bardzo bym nie chciała, żebyśmy zaczęli mówić o społeczeństwie polskim jako o rasistowskim z natury, jakby to wynikało z ucisku kapitalistycznego, wynikał rasizm. Znaczy rasizm nie wynika z ucisku? No co tu powiadasz? Nie, teraz tak. Ryszard Bugaj, Małgorzata Tracz, Maciej Łapski. Chcę trzy uwagi zrobić, ale... Najpierw powiem to, co miałem okazję powiedzieć, Pawłowi Kukizowi i to dedykuję tutaj kilku przynajmniej osobom z naszego grona. Mianowicie, że świat jest skomplikowany. Słuchałem tego, co mówił Piotr Ikonowicz, to wydawało mi się, że czytam Państwo i rewolucję w Łódźmie, że i Jarowa. No to co? To jaki jest ten ideał? Czy odrzucamy system parlamentarny, panie Piotrze? Przepraszam, Piotrze. Urealniamy go. Sprawiamy, że większość wreszcie wygra wybory. Właśnie się to nie zdarzyło, bo nie ma spółki. 25 lat to mówisz. No właśnie, no właśnie. No widocznie za krótko, jeszcze się nie stało. No więc właśnie, dobrze by było... Czy mogę dostać trzeci mikrofon? W ramach, powiedziałbym, tego motta o skomplikowanym świecie chcę się też odnieść do tego, co mówiła pani Grodzka. Otóż jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia takie 5 punktów, to się zgłoszą wszyscy. Ale jak to nie? Dlaczego partia Nowoczesna ma się nie zgłosić? Ona może chce sprawiedliwości, tylko ją inaczej rozumie. Mnie się wydaje, że nie jest aż tak źle z lewicą, żeby nie mogła zrobić kroku dalej w konkretyzacji tego, co do istoty, do esencji lewicy należy. Ja myślę sobie, że możemy powiedzieć, z całą pewnością możemy powiedzieć, że lewica nie może zaakceptować systemu podatkowego, który preferuje najzamożniejszych ludzi. Że można by było już przynajmniej od tego zacząć. Parę takich innych rzeczy myślę, że można by było do tego dodać. I ostatnia uwaga, którą chciałbym zrobić. To nie jest tak pięknie, że nastroje na przykład ksenofobiczne są wyłącznie produktem tego, że są nierówności, że coś ludziom mówiono, etc. Ja pochodzę z małego miasteczka podwarszawskiego. W czasach komunistycznych, gdzie tych elementów nie było, no jednak było dużo antysemityzmu. No było, spotykałem to wśród znajomych, kolegów. Nie można sobie powiedzieć, że to jest tak pięknie, że mamy społeczeństwo, jest cudowne, wszystko, a tylko elity są fatalne. Sprawa jest bardziej skomplikowana i przed tą skomplikowaną sprawą stoimy. Tak samo, jak już powiedziałem, wydaje mi się, że istnieje, otwiera się koniunktura, otwiera się czas historyczny dla lewicy ponownie. Ale to nie jest łatwy czas. Są rzeczy, z którymi się trzeba uporać. Na przykład trzeba udzielić jakiejś odpowiedzi na pytanie o globalizację. Tej odpowiedzi udziela prawica. Zamknąć granice. Udziela takiej odpowiedzi. Czy to jest odpowiedź, która może być akceptowana? Bardzo w to wątpię. Czy to znaczy, że potrafię powiedzieć dokładnie, co zrobić? Nie, nie potrafię. Myślę sobie, że rozpoczyna się pewien proces długi, który będzie bolesny, pewnego myślenia, rozmowy, błędów, etc., etc. Problem polega nie na tym, żeby czekać na jakąś godzinę zero, kiedy lud się obudzi i wybierze jedynie słuszną siłę, tylko trzeba ten proces rozpocząć. On musi się toczyć w takich ramach instytucjonalnych, jakie one są, skomplikowane, niepełne, utrudnione, ale jakieś ramy instytucjonalne są. Warto pamiętać, że na szczęście komunizm żeśmy odrzucili, że chociaż w
droga do naprawy różnych rzeczy, które są niewłaściwe, jest bardzo trudna, to ona jakoś łatwiej istnieje. Nie trzeba oczekiwać wyłącznie zmiany rewolucyjnej, można oczekiwać także zmiany rewolucyjnej. Ja chciałam się odnieść do kwestii właśnie tego, tych władz, tak, bo tutaj pojawiły się głosy, dlaczego my rozmawiamy o tym, jak sprawować władzę. Natomiast tutaj też nawiązując do słów profesora, no to jest proces ewolucji. Żyjemy w systemie, jaki jest, możemy starać się go oddolnie zmieniać i tutaj potrzebna jest współpraca różnych sił, zarówno grup formalnych, jak i nieformalnych. Inaczej działają organizacje pozarządowe, inaczej działają partie polityczne. I te działania powinny się w pewien sposób uzupełniać. Natomiast, żeby to zobrazować, to pewien przykład z Wrocławia. Jako Zieloni wspólnie z Razem staramy się pomóc pani z Kongresu Kobiet, która jest ofiarą przemocy domowej. Od 8 lat, odkąd rozstała się z mężem, z agresorem, nie ma mieszkania. Po prostu nie ma mieszkania komunalnego dla niej. To, o co walczymy, to jest pewne rozwiązanie systemowe, czyli takie rozwiązanie, by wpisać do warunków starania się o lokal komunalny. Tam są punkty odpowiednie, prawda, za daną sytuację, trzeba spełniać określone kryteria i my chcemy dodać tam kryterium przemocy domowej. Czyli żeby za to był dodatkowy punkt i wtedy ofiara przemocy domowej ma większe szanse, by taki lokal komunalny szybko uzyskać. Nie ma nas w Radzie Miejskiej. No i jakie mamy narzędzia? Napisaliśmy projekt uchwały, no to teraz trzeba przekonać kogoś z tych radnych miejskich, żeby to przedstawił. Jest PO, jest PiS, jest Nowoczesna, jeden pan z SLD, ale bardziej chyba z PO, więc do końca nie ma możliwości, by ktokolwiek ten projekt przedstawił. Zrobiliśmy 2 czy 3 happeningi podczas sesji Rady Miejskiej. Pani na własną rękę ściga prezydenta, jak go tylko gdzieś dojrzy na korytarzu, już prezydent mówi, że czuje się prześladowany. Stworzyliśmy petycję, pod którą podpisało się wiele osób. Zarzuciliśmy skrzynki radnych i te takie fizyczne, i skrzynki mailowe, setkami maili, by wprowadzić taki postulat. I co? I nic. Przyjdzie kolejna sesja Rady Miejskiej, my znowu będziemy stać z transparentami, no i niestety na tym się skończy. Natomiast gdyby w tych władzach na poziomie lokalnym w Radzie Miejskiej było choć kilkoro przedstawicieli właśnie sił lewicowych, sił progresywnych, to byłaby okazja, by chociaż przedstawić to na sesji Rady Miejskiej i być może przekonać innych radnych do takiego rozwiązania. Dlatego też no, funkcjonujemy w takich, a nie innych ramach i z perspektywy partii politycznych dla nas jest istotne to, by jednak dostać się do tych władz, tak? Natomiast pozostać na tyle otwartym, by wciąż prowadzić działania oddolne, które robimy teraz i by wspierać ruchy, które rzeczywiście nie mają aspiracji, tak? By mieć swoich reprezentantów we władzach, czy to lokalnego, czy narodowego szczebla, natomiast są pewnymi impaktami, które mogą dawać ideę. Okay. To proponuję tak, Maciej Łapski, Piotr Ikonowicz, Anna Grodzka zamknie tę turę naszej rozmowy, zrobimy krótką przerwę i wrócimy do rozmowy. Na początek krótko się odniosę do słów Justyny. Niestety jeszcze nie jesteśmy młodymi ludźmi i to nie jest ten czas, kiedy już zasiadamy w kierownictwie OPZZ-u, tworzymy komisję młodych OPZZ, która kształci przyszłe kadry i organizuje również własne akcje. Jako młodzi jesteśmy przeciwni współpracy z Razem i jakąkolwiek inną partią. Także 1 maja dlatego nie wzięliśmy udziału w pochodzie. 1 maja nie wzięliśmy udziału w pochodzie organizowanym przez OPZZ, na które zostało zaproszone SLD i Razem. Nie spodobało się kierownictwu centrali, ale młodzi w OPZZ-cie uważają. Właściwie jest to wspólne stanowisko, bo też 9-osobowe prezydium jednogłośnie taką uchwałę podjęło. Uważamy, że taka współpraca jest szkodliwa dla związków zawodowych. Żadne ze współcześnie istniejących partii politycznych nas nie reprezentuje, robimy swoją robotę. Organizujemy teraz od czerwca Akademię Organizowania Pracowników. W każdym województwie szkolimy przyszłe kadry związkowe. Startujemy i będziemy startować w wyborach do związków branżowych, do związków centrali. Chcemy w ciągu kilku lat, również jako młodzi, zaistnieć i mieć również wpływ na już władzę, nie tylko w Komisji Młodych, ale też na to, jak funkcjonuje cała centrala, bo widzimy, że związki zawodowe również potrzebują rewolucji od wewnątrz także. Dużo trzeba zrobić, żeby te związki faktycznie działały, faktycznie reprezentowały pracowników i żeby skupiały się na tym, co jest dla pracowników najważniejsze, a nie koniecznie czasami na pokazywaniu się w błysku reflektorów na konferencjach prasowych,
których z partiami politycznymi, z których często po prostu nic nie wynika, nic niestety to nie wnosi. Takie jest nasze stanowisko jako Komisji Młodych OPZZ i właśnie chcę nadmienić, że właśnie tę komisję reprezentuje, a nie kierownictwo OPZZ, z którym się w wielu kwestiach po prostu jako młodzi nie zgadzamy. Nasze to frakcja osobno. Nie frakcja osobno, tylko frakcja, nie żadna frakcja, tylko młodzi. Młodzi ludzie, to jest centrala, która zrzesza 700 tysięcy członków. To jest centrala, która zrzesza wiele związków branżowych, których często różne związki branżowe wzajemnie się nie zgadzają i ze sobą dyskutują. Na tym polega też demokracja, że mamy prawo do własnego zdania i też chcę nadmienić, żebyś tutaj nie starała się jakby wiesz, wsadzić nas w buty, których po prostu nie jesteśmy, tak? Tak to wygląda. Właściwie co do tej dyskusji, no to już właśnie powiedziałem, jakie mamy zdanie. I z jednej strony ważne jest działanie oddolne i trzeba to robić, na to jest teraz czas. Uważamy też, że oczywiście partia polityczna, która będzie reprezentowała pracowników, jest potrzebna, ale żeby taka partia powstała, naprawdę dużo trzeba zrobić. I też nie jest tak, że każdy musi robić wszystko. Jest miejsce dla ludzi, którzy będą działali tylko w związkach zawodowych, będą skupiali się tylko na tej pracy organicznej. Jest miejsce dla ludzi, którzy będą zajmowali się pracą polityczną. I naprawdę nie ma się co spierać. To w sensie nie ma co się wzajemnie kłócić, okay, i się na ten temat. Się rozwodzić. Nie wiem, Piotr czy Angel? Rysiu, nie pogrywaj ze mną. Nie pogrywaj ze mną. Znaczy, wiesz, no to, że ty mi powiesz, że świat jest skomplikowany, to na pewno jest wcześniejsze niż powiedzieć, że jestem idiotą, ale wychodzi mi się na to samo. Potem mi mówisz, że jestem bolszewikiem i nie chcę przestrzegać procedur demokratycznych. No wiesz, jakby takie rzeczy robił Niesiołowski, to bym rozumiał, ale na swoim miejscu, no, oczekiwałem trochę więcej, tak? Oczywiście, że trzeba wykorzystać procedury demokratyczne, ale procedury demokratyczne nie mogą nawiązać rąk i umysłu. My musimy na co dzień toczyć walkę w obronie większości społeczeństwa, która jest uciskana, tak? Oczywiście, że sprawa dyskryminacji, sprawa rasizmu jest bardziej złożona niż ucisk społeczny, ponieważ ma wielki wpływ, bo ja przeprowadziłem wiele takich rozmów i zawsze było takie uzasadnienie. Ja nie mogę się doprosić zasiłku, moja matka zdechła, bo jej nie leczyli, a tu przyjeżdżają na gotowe i dostają, prawda? Jest takie rozumowanie i teraz jeżeli my będziemy identyfikowani, a staramy się ze wszystkich sił, żeby być. Dlatego jesteśmy w Pekinie w Gdyni, dlatego nad osiedlem Winnica w Toruniu powiewają czerwone flagi Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i dlatego, że tak powiem, byliśmy w Amice Wronki, gdzie powiesiła się pracownica w wyniku mobbingu i żaden związkowiec do nas nie wyszedł, a ja mam pozew od Amiki na 60 tysięcy i tu chcę serdecznie podziękować partii Razem za solidarność i poglądy. I chcę, żebyśmy skończyli już tą bratobójczą przepychankę. Ja tu złego słowa nie powiedziałem i o partii Razem nie powiem, ani o piciu latę, bo sam piję latę. To się nagrywa. Nie. Zresztą w Gdańsku mamy już dogadaną koalicję Razem Ruch Sprawiedliwości Społecznej Lepszy Gdańsk i tam idzie świetna współpraca, podobno współpraca idzie w Gdyni. Mam nadzieję, że dojdzie nawet w stolicy do takiej współpracy, bo jakby nas jest za mało, żebyśmy się jeszcze dzielili zwyczajnie. Musimy łączyć się, a że mamy trochę inną perspektywę i trochę inny program polityczny, to nie jest, byśmy dyskutować, jak najwięcej rozmawiać, a nie, że tak wzajemnie, uderzam się w piersi, też parę rzeczy za dużo napisałem, powiedziałem, tak, to odłóżmy. Natomiast chcę powiedzieć, że zasadniczym naszym celem jest nie wejście do Sejmu, tylko przejęcie władzy. Jeżeli, bo teraz naszym przeciwnikiem już nie są liberałowie, to jest nieaktualne. Liberalizm w sensie wyborczej oferty się w Polsce skończy. Zobaczcie, jak zgasła Nowoczesna. A PO jest, żeby była jakaś opozycja. A jak tylko pojawi się jakaś siła, która coś zaproponuje, ale właśnie nie postulaty, tylko program rządzenia, tak? Bo nie jest tak, że nie można kolego Łapski przelicytować PiSu, bo nie ma nic łatwiejszego niż przelicytowanie tych debili, no. Bo trzeba mieć mózg, tak? I trzeba być po lewej stronie. Bo jak się jest nigdzie, prawda, ani w prawo, ani w lewo, no to bezkompromisowo młodzi na etatach wywalczą centrowe oblicze Związku Zawodowego. No. Ja nie wiem, co jest tym porywającego. Ja chcę tylko powiedzieć, że dopiero dostanie się tak. No to, natomiast chodzi mi o to, że OPZZ i cały ten ruch związkowy, o który ja się modlę, żeby wreszcie powstał,
zacznie dla mnie być jakimś partnerem i zacznie istnieć, jak przestanie spacerować po Warszawie i blokują dróg, a zacznie robić strajki pracowe, bo ja nie pamiętam jednego strajku pracowego. Organ nieużywany zanika, no powiedzmy sobie to szczerze i bardzo często właśnie ci politycy muszą wchodzić. Ja stałem pod kafę Miał, gdzie kobiety, że tak powiem, były skrzywdzone, wszystkie z znaki protestu. Staliśmy na mrozie, było kilkadziesiąt osób z Partii Razem i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i pięciu związkowców. No nic tak, nie są proporcje w tych walkach. Wreszcie Lewica. Słuchajcie, czy ktoś kiedyś widział prawicową blokadę eksmisji? Nie było takiej. To pokazuje, że ta lewica staje po stronie słabszego. Nie trudno jest poznać, co to jest lewica. Zawsze jesteśmy po stronie słabszej. I myślę, że ten program przemiany społecznej, który zawsze ogłusza Grzesia Bugaja tak rewolucyjnie, jest dokładnie tym, o czym ty mówisz, bo zanim ta świadomość w walce ludzi dojrzeje do nowego systemu opartego na współpracy, a nie na wyścigu szczurów, to naprawdę dużo czasu musi. Okej, kropka. Jedno zdanie chcę powiedzieć. Nie śledzę wszystkich działań i wszystkich całej publicystyki Piotra Jakubowicza, więc mogę coś przeoczyć. Natomiast jak słyszę, chcemy władzy, nie chcemy wejść do Sejmu. Tak, nie chcemy tylko wejść. Przed sekundą. No to nie zrozumieliśmy się. Okej, niech pan nagrodka. Ja chcę powiedzieć, że jednak mimo wszystko... Albo 10%, to mało. Że jednak mimo wszystko te aksjologiczne podstawy są istotne dla wyborów politycznych. To jest tak, że my gdzieś tam korzennie, jak gdyby, powiązani jesteśmy z pewną filozofią, z pewnym sposobem myślenia o świecie, o rzeczywistości. To, co mówi Piotr, na przykład lewica staje zawsze po stronie słabszego, wynika właśnie z jakichś postaw aksjologicznych. To nieprawda, panie profesorze, że do tych wartości, które ja przypisuję lewicy, może się podpisać każdy. Każdy może powiedzieć, że chciałby za takie, żeby uważano, że on takie wartości reprezentuje. Nowoczesna nie jest za sprawiedliwym podziałem efektów pracy, ani nie jest za państwem, które działa w taki sposób, że nie niszczy na przykład środowiska naturalnego, popierając ten neoliberalny kierunek rozwoju. Nie mógłby nikt z Nowoczesnej jednocześnie być, podpisywać się pod takim zestawem aksjomatów. Do czego to jest potrzebne, żebyśmy jakby rozumieli więcej, żebyśmy rozumieli, gdzie przebiega prawdziwa linia podziału. Popatrzmy, PiS podjął pewne działania związane z, no, z jednak pomocą, prawda, dla, na przykład program 500+, pomocą dla najbiedniejszych dzieci. Czy to jest działanie lewicowe? Nie, dlatego że nie jest, PiS jak gdyby zaprzecza z kolei prawom do wolności i równości innych ludzi, osób LGBT, otwartości pewnej, która właśnie też jest znamieniem lewicowości. Także poszukanie takiego wspólnego zestawu wartości korzennych powodowałoby łatwiej nam porozumieć się także w tym gronie, który tutaj siedzimy, jest możliwe. Ale to tyle na ten temat. Okej, proponuję teraz 5-6 minut przerwy, a ja poproszę... Czy się Piotr miał brać w tym tygodniu? Ja was poproszę, a ja to robię tysiące rzeczy.